10. raz nagrywam ten materiał. Dzień dobry. No, aktualizacja dotycząca postępów budowy. Mamy małe te postępy, ale coś tam się dzieje. Kupiliśmy drewno konstrukcyjne. Słupy, może się przejdę, pokażę, które będziemy na razie montować siatkę leśną, bo nie ma co tutaj dużo mówić, tańsza dużo. O, tutaj jest nowe okno dla panów koni. Będą wyglądać, o jest, nawet wygląda. Wygląda jak przez okno. No nic, tutaj jest siwy, bardzo chory, bardzo. Myśleliśmy, że już nie dożyje następnego dnia, ale na szczęście bierze sterydy, jak co niektórzy znajomi, i jakoś tam to funkcjonuje. No i co tutaj będzie? Tutaj mamy taki stary płot, nie wiem, czy dobrze będzie słychać, bardzo stary płot, ten płot ledwo żyje, do samego końca będzie trzeba go usunąć. Będziemy go palić, bo on jest taki już raczej nie do ratowania. No i przy okazji słupy czeremchowe do wkopania w ziemię, one będą jeszcze opalone i może przejechane olejem, chociaż nie, może tylko opalone. Jeszcze się zastanawiam, czy całych ich nie opalić, nie tam, że tylko tam 50 cm, tylko zjarać to dobrze do końca. Tak wygląda stado. Oprócz tego jeszcze zrobiłem taki mały paśnik. Trochę jak z Fallouta wygląda tam ta blacha. Ale te cztery deseczki wystarczą, żeby nie rozwalały siana. Tu jeszcze wam pokażę słupy dębowe. One już były opalane. Możecie zobaczyć za sekundę. Tu okna skrzynkowe, więc trochę materiału jest. I teraz będziemy jeszcze jeden etap robić pośredni, czyli po tym, jak ten płot będzie uszczelniony, bierzemy się za dach. O ten. Dach zostanie zdjęty, blacha zostanie zdjęta, wyciągnięte gwoździe, zaspawane otwory. Pomalowany antykorozją jakąś, kolor może jakiś, zobaczymy, i złożony z powrotem, oczywiście wymienione konstrukcje, elementy konstrukcyjne, tutaj mamy krokwie, zostały ponownie uruchomione drzwi, tu kiedyś były drzwi, ale zostały zamurowane. Odmurowanie ich to raczej nie był duży problem. Wystarczyło dwa razy puknąć i cała ta pakuła betonu czy tam jakichś kamieni wypadła. Tam jest.
A jeszcze zdejmujemy ten masz, to on już jest trochę krótszy, ale trzeba go zdjąć, bo po pierwsze może kiedyś pierdyknąć w to piorun. Chociaż tu niby drzewa są wyższe, ale lepiej nie ryzykować, poza tym nam antena do niczego nie jest potrzebna. Tyle na dzisiaj. Krótki film, krótka aktualizacja, ale coś trzeba wrzucić. Dzięki, cześć.